według wielu osób byłaś typowana właśnie do zwycięstwa. Czy w momencie, kiedy odpadłaś, poczułaś troszeczkę taki żal, czy byłaś na to przygotowana? Ja byłam na to przygotowana. Ja naprawdę się nie spodziewałam, że tak daleko zajdę. Cały program to była dla mnie tak wielka szansa, tak wspaniała przygoda, że absolutnie nie czuję się w najmniejszym stopniu rozczarowana. Jak udaje Ci się godzić tak naprawdę rolę mamy z byciem modelką? No oczywiście. Oczywiście bez moich najbliższych nie poradziłabym sobie. Także mój partner, teściowie, moja mama, wszyscy tak naprawdę wspierają i tylko dzięki nim się to udaje. A co program Top Model zmienił w Twoim życiu? O Jezu, naprawdę wiele zmienił i ja wewnętrznie się zmieniłam. Stałam się pewniejsza siebie. Jestem teraz przekonana, zdecydowana, że mam nadzieję, że moja przyszłość będzie związana z modelingiem, że uda mi się coś fajnego jeszcze osiągnąć w tej dziedzinie, w tej branży. Także czekam, co przyniesie przyszłość. Klaudia, a jak reagowałaś na przykład na te komentarze, które mówiły, że ty nie powinnaś być w programie tylko i wyłącznie dlatego, że miałaś już styczność z modelingiem? No było to trochę przykre i krzywdzące, powiem szczerze. Nie sądziłam, że taka będzie relacja. Też mi zarzucano, że ja coś ukrywałam. Ja absolutnie niczego nie ukrywałam. Jury i cała produkcja dobrze wiedziała, jakie miałam doświadczenia dotychczas. W żadnym regulaminie nie ma zakazu tak naprawdę, żeby mieć jakieś tam niewielkie doświadczenie. No ale mam nadzieję, że zostało mi to wybaczone.